Demski punkt widzenia. Czyli subiektywnie po otaczającym nas świecie w programie Nie tylko dla kobiet. Ciekawi goście, praktyczne porady, moda i uroda. Samochody, sport i zabawki nie tylko dla dzieci. Dębski punkt widzenia. Dobry wieczór państwu. To jest damski punkt widzenia. Dzisiaj moimi państwa gościem jest Małgorzata Babierz, liderka i założycielka zespołu Magica Quartet. Witaj. Witam serdecznie. No i właśnie zastanawiałam się, jak cię przedstawić gościu, bo, bo jesteś gwiazdą w Polsce, jesteś gwiazdą tutaj, więc nie wiem, czy jesteś stąd, czy jesteś z ojczyzny. Jak sama to widzisz? Jestem obywatelem świata. O, no proszę. I taka jest też twoja muzyka. Oczywiście wszyscy kojarzą cię z występów w Chicago i okolicach Chicago, bo od wielu lat właśnie tu koncertowałaś, ale od jakiegoś czasu już wróciłaś do Polski. Góry cię Twoje rodzinne wzywały, jak rozumiem, i miłość do góry, ale zanim przejdziemy do tego, co się dzieje teraz, to chciałabym trochę wrócić do początków Magicy. To był rok 2008, a oczywiście to nie było tak, że z dnia na dzień się obudziłaś i stwierdziłaś, że będziesz śpiewała i grała, bo to już robiłaś od dzieciństwa, ale wtedy powstał zespół, prawda? Tak, to był, to był ten moment przełomowy w moim życiu, kiedy stwierdziłam, że jeżeli teraz nie zacznę robić tego, co kocham i co lubię, to już nigdy nie będę szczęśliwa. I um, nasi telewidzowie mogą cię kojarzyć z y, taki obrazek zawsze, jak ja przynajmniej sobie myślę o waszym zespole i o tobie, to widzę, piękna dziewczyna z kontrabasem. Zaczynałaś grę od nie od kontrabasu, prawda? tylko od wiolączeli, zdaje się. Znaczy, wiążęcała góralskie basy. To jest trzystrunowy instrument tradycyjny. I, I, no, jak większość dzieci góralskich, chodziłam na zespół, tańczyłam, śpiewałam, ale jednak najbardziej ciągnęło mnie, żeby sobie usiąść w kapeli. <grym> I tak zostało. A powiedz, czy to, był, czy to był Twój pomysł, żeby stworzyć właśnie kwartet? I... Skąd się wziął pomysł na to, żeby on właśnie tak wyglądał? Chodzi mi tutaj o muzykę, bo muzyka wasza jest takim mariażem tak naprawdę bardzo wielu gatunków i trudno jest ją zakwalifikować do konkretnego gatunku muzyki. Jest tam przede wszystkim folk, ale też sporo jazzu i innych też naleciałości gatunków muzycznych. Powiedz, skąd pomysł właśnie na, taki, na, na taką nutę, na, na takie tworzenie muzyki? Całość formacji zaczęła się od duetu. Był to duet, w, który, w którego skład wchodził Andras Kapsalis, mój gitarzysta i ja, bo tak naprawdę to za jego namową to wszystko się stało. On jest człowiekiem, który powiedział mi, że moja muzyka jest genialna i że powinnam to robić, oczywiście nie wierząc wtedy jeszcze w ogóle w swoje siły i, i to on był dużym takim bodźcem w, w kierunku muzyki. Jak chodzi o repertuar i naleciałości, to ja zawsze tłumaczę, że mam muzyczne ADHD, bo to są wszystkie właśnie te style muzyczne, które ja lubię osobiście. Od rock and rock'n'rolla lat 60. po karpackie klimaty, muzykę folkową, która jest bardzo bliska mojemu sercu. I, i staram się właśnie w, we własnych kompozycjach mieszać to wszystko i stwarzać coś, co jest przystępne dla tych, którzy lubią i muzykę popularną, i muzykę tradycyjną. Na scenie masz niesamowitą charyzmę i chyba... Dzięki temu też, ale i oczywiście fantastycznym aranżacjom i też a, pięknej muzyce, zawdzięczacie wiele sukcesów, bo tak naprawdę jest wiele zespołów, które powstają, a wy w tak krótkim czasie podbiliście serca najpierw tutaj amerykańskie. Powiedz, co było takim, czy był taki moment w ogóle, takiego przełomu, bo mówisz, że nie wierzyłaś na początku w swoje siły, a kiedy zobaczyłaś, że to, co robicie, to, to jest naprawdę coś, co, co ludzi porywa? Ja myślę, że największym przełomem był na początku tak naprawdę całej mojej działalności występ w parku milenijnym właśnie tutaj w Chicago, kiedy zostaliśmy zaproszeni do występu, grając zaledwie pół roku, tak naprawdę, i wtedy stwierdziłam, że to faktycznie chyba coś w tym jest, skoro ludzie tak do tego podchodzą, tak bardzo porywa i wzrusza ich ta muzyka i pamiętam, że wtedy na scenie się popłakałam. To już, to już był taki właśnie, że. Kocham to i będę to robić. No i przemawiacie też do, do, do odbiorców właśnie tym międzynarodowym muzykiem, językiem muzyki. Jakie, jakie reakcje publiczności spotykałaś na początku, właśnie jak graliście? Jakie spotykasz? Cały czas właśnie to się odbywa. Przede wszystkim ja jestem jednego zdania, że jeżeli cokolwiek się robi w życiu, trzeba to robić od serca. I są. Opcje drogi dla muzyków, żeby zrobić szybką karierę. Można się ubrać w pewien sposób, można zagrać w taki sposób, jaki nakazuje moda czy trend aktualny, albo można wybrać tą dłuższą drogę i wtedy. Pozostać wiernemu swoich, swoim ideom i tworzyć przede wszystkim muzykę prawdziwą, szczerą i od serca. A to jest muzyka, która wzrusza. Czasem to są gzy, czasem to jest śmiech, radość, taniec. To są wszystkie uczucia, które są nasze na co dzień, tak naprawdę. I e, ludzie niestety nie mają w dzisiejszym zabieganym świecie czasu na to, żeby siąść i odlecieć, tak naprawdę zrelaksować się, zapomnieć o pracy, o pośpiechu, o tym wszystkim. I muzyka daje im tą przestrzeń że mogą, mogą się zamknąć, po prostu sami we własnym sercu, własnych myślach, odpocząć, zrelaksować się, polecieć, gdzieś po prostu polecieć y, w głąb siebie, tak naprawdę. I, i myślę, że to jest w tym najpiękniejsze. A w Stanach mieszkałaś długo, bo przyjechałaś tutaj, mając 16 lat? I mieszkałaś no, sporo. Jednak stwierdziłaś w pewnym momencie, że, że chcesz wrócić do Polski, więc teraz możemy to powiedzieć na stałe: już mieszkasz w Polsce, przyjechałaś tylko na koncerty. Powiedz, kiedy pomyślałaś, że to jest czas, żeby wrócić? Bo to są trudne decyzje i oczywiście jako. Dla artystki, bo to jest, to jest wiadome, ale także jako dla człowieka, no bo jednak gdzieś tam to jest druga ojczyzna, już po iluś tam latach czujemy się tutaj dobrze, a tym bardziej, że mieliście wiele sukcesów, więc tak naprawdę mogłaś pomyśleć, ok, będę szła dalej tą drogą, a jednak stwierdziłaś, że, że wrócisz. Dlaczego? Dlaczego? No właśnie to jest ciekawe pytanie, bo wielu ludzi chce wiedzieć, dlaczego życiami. Ja podsumowuję to jednym zdaniem. Nieważne gdzie się mieszka, ważne z kim. Mm -hmm. <laughs> Przede wszystkim szczęście można odnaleźć nawet na bezludnej wyspie. W Kącie najciemniejszym, jeżeli ma się dookoła siebie fajnych ludzi. I myślę, że to było decydującym czynnikiem w mojej decyzji. A drugim takim czynnikiem było też zaproszenie na festiwal w Szwajcarii, na Montreux Jazz Festival, który jest top po prostu naj, największym festiwalem, najbardziej prestiżowym. I to było takie wydarzenie, które. Pull the trigger, jak się mówi, po prostu od spust, że, że może warto Europę odkryć i właśnie tam, tam pokazać i sprawdzić się, tak naprawdę, w tym, co się robi. Bo tutaj w Stanach tak jest to unikatowe, bo nie ma czegoś takiego. Jak mówiłam ludziom, że jestem Highlander, że jestem góralką, i nawet żartowałam, że rodzice w jaskini mieszkają, wszyscy. O Boże, naprawdę, bo nie żartuję. <śmiech> <śmiech> Ale to się wydawało takie egzotyczne, że, że, że górale, że taki folk. I stwierdziłam, że jeżeli będę w stanie autentyczność i oryginalność utrzymać w, w miejscu, gdzie to się wszystko zaczęło, nadal, to w tym naprawdę coś jest. A no i udało ci się. Um... Wróciłaś do, do Polski i osiągnęłaś duży sukces, także komercyjny. Ale zanim jakby osiadłaś w górach, to mieliście dosyć dużą trasę koncertową, właśnie między innymi na tym festiwalu. Czy miałaś coś takiego jak wiele osób, które wraca, takie zderzenie trochę z rzeczywistością? Bo jednak no jest to zmiana kompletna. I tak jak mówiłyśmy, po, po iluś tam latach, to. To jest jednak trochę szok. Powiedz, jak, jak to się odbyło, ta cała, um, wiesz, przeflansowanie swoich korzeni z powrotem? To się nadal odbywa, to nie ukrywam, że jeszcze są momenty, kiedy... No, podchodzę do wszystkiego z uśmiechem na twarzy i też ci, którzy mnie znają, wiedzą, że byłam x lat poza Polską, to podchodzą z przymrużeniem oka do mojego stylu życia, bycia, ja mam swój niepoprawny optymizm, zaszczepiony tutaj w Stanach, bo całe swoje świadome życie spędziłam tutaj, takie pierwsze właśnie 18, 21, wszystkie te momenty, kiedy kształtuje człowiek swoją osobowość i często... Popełniam gafy. Mój dwunastoletni wówczas brat, kiedy się przeprowadziłam do Polski, nie mógł pojąć, jak ja mogę nie wiedzieć, jak sobie dopełnić kartę na telefonie. <laughs> ja mówię, ale o co chodzi? Mówię, no, przecież to jest proste, ma 12 lat. I, i wtedy zauważam, jaka jest wielka różnica, ile mnie ominęło po prostu, jak jest zupełnie inny system panuje w Polsce i do wszystkiego trzeba się po prostu przekształcić. I Przede wszystkim chcę zarażać ludzi pozytyw, pozytywnym myśleniem i uśmiechem, bo to jest jeszcze, myślę, że taki y, brakujący to, to, składnik polski to, czego mi brakuje w ludziach więcej optymizmu i, i takiego pozytywnego nastawienia. Y, ja wszędzie wchodzę z uśmiechem i wychodzę z uśmiechem, aczkolwiek różnie jest mój uśmiech odbierany. Tak często jestem yy, postrzegana, że a tak, tak, Ameryka to wszyscy tylko tak. Chociażby mi noga odpadła, to jestem ok. <śm> <śm> a a w, w Polsce jednak jest to bardziej realistyczne, rzeczywiste podejście do świata, ale to się zmienia, bo teraz młodzi ludzie już yy, no mają inne podejście do życia, bardziej właśnie zachodnie, yy, są bardziej zrelaksowani i, i to się zmienia w naszym studiu, wszystko się zmienia. Mamy nowy, nowy, nowego gościa, kot Spider, drodzy Państwo znany. Um, on tu czasami wpada, ale myślę, że on wpada wtedy, kiedy e, są goście, których bardzo lubi. E, także może to odczytywać jako komplement. Dobrze, e, bardzo miło witam Pana serdecznie. Natomiast e, nat chciałam zapytać jeszcze o te m, właśnie takie m, małe rzeczy, bo po powiedziałaś o tym telefonie, taka głupotka by się wydawało, prawda? A czy były jeszcze jakieś takie momenty, że właśnie nie wiem, zdziwiły cię, albo musiałaś się nauczyć czegoś z takiego zwykłego, wiesz, codziennego życia. Yy, tak, był jeden wielki taki, znaczy to nie jest właśnie mały tylko większy, bo to jest, na początku ignorowałam policję, A, po prostu no dla mnie to było coś dziwnego, człowiek z lizakiem, Wręcz wyglądali dla mnie jak ochrona, jakaś dyskotekowa. Jakaś... Po prostu ignorowałam policję i nauczyłam już się teraz, że nie, nie wolno ignorować policji. To było inne, inny system właśnie. Co jeszcze? no Biurokracja, mhm. papierkowość tych, tych wszystkich numerów, form próśb. Jak się nazywa? Błagalnych próśb. No. <laughs> Tego jest sporo pisania. I, no, ale tak to wsz ludzie żyją i funkcjonują i jest dobrze. Naprawdę nie jest źle. Polska jest fajna, naprawdę mega. Uwielbiam. Powiedz, jak doszło do tego, że wystąpiłaś w popularnym w Polsce programie dla muzyków, dla wokalistów, dla zespołów Must Be the Music? Czy to była świadoma decyzja, która miała doprowadzić do tego, że będziesz bardziej rozpoznawalna i będziesz miała ułatwioną drogę tym samym gdzieś tam do występowania na scenie, czy, czy to był przypadek? Jak to wyglądało? To była świadoma decyzja. Dowiedziałam się od moich muzyków w Polsce, że taki program istnieje. Jako, że y, nie oglądam telewizji, przyznaję szczerze. I, y, no, i na pytanie, właśnie ja zapytam, jaki jest proces, żeby się w ogóle do takiego programu dostać? Mówię, co ty, to jest obcia, gdzie my jesteśmy po akademiach? Nie będziemy szli do jakichś programów, żeby nam ktoś mówił, jak gramy, czy źle, czy dobrze. Y, Zdamy swoją wartość, to jest y, jedna sprawa. I zapytałam o procedurę, mówią, że. Nic, no, po prostu idziesz na casting i tyle, mówię, no to idziemy. I, I podeszłam do tego tylko i wyłącznie tak, jak mówię, żeby się pokazać, bo ludzie mnie nie znali w Polsce. Zaczynając wszystko od zera, tak naprawdę, wszystko, co osiągnęłam tutaj. Na samą myśl, że muszę od zera znowu wałkować to samo. Stwierdziłam, że nie musi być jakiś lepszy sposób, żeby po prostu się pokazać. Ja chcę się pokazać, i, i tyle, i podziękować wszystkim. No i tak się stało. Zrobiliśmy to, co kochamy, robimy najlepiej, czyli muzykę, i zostaliśmy bardzo pozytywnie odebrani, tak samo przez y, 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 widzów, jak i przez y, y, jury. E, powiedz, jak wyglądał ten, ten pierwszy występ, bo to tak, tak dziwnie, prawda, bo już byłaś uznaną wokalistką, byliście znanym zespołem a jedna, i zdecydowaliście właśnie, żeby, żeby pokazać się w takim programie. E, miałaś trochę tremę przed tym występem? A nie byłaś pewna, czy to zostanie odebrane tak, jak chciałabyś? Być może to, że byłam w Stanach przez yy, tak długi czas, yy, zbudowałam sobie takie, yy, wszyscy są dla mnie na równi, tak jak tutaj jest w Ameryce właśnie, że tych ludzi jest dużo i nawet do jury, do wszystkich do, podchodziłam yy, tak na luzie, że to są po prostu ludzie, którzy są tutaj, żeby mi pomóc w mojej karierze, żeby pokazać mnie z jak najlepszej strony, bo tak naprawdę o to chodzi w tych programach. To, to nie są programy, gdzie... Ktoś robi coś specjalnie, żeby źle wyglądał. Właśnie to jest w drugą stronę. To jest bardzo pozytywne i optymistyczne. Określam całe, całe wydarzenie jako pozytywne. Wszyscy są bardzo mili, współpracują, chcą jak najlepiej i nie mam nic do zarzucenia, naprawdę. Zasadnicze pytanie. Pierwsze, które zawsze pada. Skąd się pani wzięła? Gdzie pani była? Gdzie pani była, <gdzie pani była tyle lat? Powiedz, y, mm, proszę, o takim, takich trochę kulisach, bo y, dochodząc tak daleko w takich programach, y, gdzie wiadomo, że cała Polska to ogląda i y, decyduje o tym, czy się przechodzi dalej, czy nie, i tak dalej, to y, często jest tak, że artystów y, zaczepiają producenci albo osoby, które widzą potencjał i chcą, może trochę zmienić, trochę wpłynąć na artystę, obiecując oczywiście złote góry i tak dalej. Czy miałaś, czy miałaś takie propozycje i jak rozumiem, się prawdopodobnie nie zgodziłaś, bo idziesz swoim torem, ale, ale czy takie, takie sytuacje miały miejsce? Tak, ja już to mam za sobą. Na, na chwilę obecną mam to już za sobą. Miałam już kontrakt podpisany z Warner Music, y, wyda, y, single wypuściliśmy i stwierdziliśmy, że jednak nie, bo ja nie jestem kimś właśnie, kto y, da się zmanipulować, żeby robić to, co y, mu każą, aczkolwiek oni wiedzieli o tym od początku, bo mówiłam otwarcie, że ja jestem góralką i, i to się nie da tego tak zmienić po prostu lub mi wmówić, że mam być kimś innym i y, na początku była zgoda i wszystko miało wyglądać tak właśnie, ale po pewnym czasie yy, próba manipulacji, wyczułam próbę manipulacji i po prostu się pożegnaliśmy. Um, wydałaś w Polsce płytę, e, nie jedną zresztą, ale e, po polsku, całkiem po polsku, bo w różnych językach śpiewasz. E, powiedz, z jakim odbiorem a, ta muzyka się spotkała? Właśnie pierwsza płyta po polsku. Pierwsza płyta po polsku dopiero wyjdzie, jest materia zrobiona, ale płyta dopiero wyjdzie, aczkolwiek materiał już jest ogrywany na koncertach i tego ludzie chcą. Ludzie w Polsce, pomimo tego, że rządzi Zachód i rządzi pop mainstream, to ludzie wolą słuchać piosenek w ojczystym języku. Więc y, ja to robię z dziką rozkoszą tak naprawdę, bo nie robiłam tego wcześniej. E, podobno mam akcent jak po śpiewam polsku? tak jak śpiewam po polsku, <laughs> podobno mam śmieszny akcent, y, ale cieszę się strasznie i lubię pisać po polsku. To jest dla mnie nowość pisać teksty po polsku. Y, I właśnie tak powstał ten najnowszy singiel sytuacja, bo to jest dla mnie nowe słowo, słowo y, używane tak często w Polsce. Że stało się dla mnie takim właśnie pozytywnym odbiorem Polski. No sytuacja po prostu jest sytuacja. E, powiedz, jak y, wygląda publiczność w Polsce? Czy to jest taka sama publiczność, jak w Stanach Zjednoczonych, czy inna? Inna. Publiczność jest inna, e, uczucia ludzkie są te same, ale e, ludzie mają inny sposób e, przekazywania tych uczuć, e, czy emanuowania uczuciami. E, Polska. E, ja mam taki osobiste odbiór, że, że ludzie są jeszcze trochę zakonserwowani, trochę się wstydzą, nie wiem czy wstydzą, czy obawiają się po prostu reakcji innych ludzi na, na to, jeżeli by pokazali swoje uczucia prawdzie, żeby po prostu ruszyć z miejsca tańczyć. i tańczyć szalonym tańcem dzikości. Parę razy się to zdarzyło i to były piękne momenty. I to właśnie w najbardziej że tak powiem, sztywnych klubach jazzowych <głos》> to się wydarzyło, ale jeszcze brakuje mi tego. Przecież w Stanach ta publiczność też nie jest aż tak bardzo, że tak powiem, na przykład jak na Słowacji, gdzie to jest szaleństwo po prostu, czy, czy Chorwacja, czy te już im bardziej na południe, tym bardziej mhm. szaleńcze doznania, ale. E, idzie wszystko w dobrym kierunku. No, graliśmy na Udstoku, więc też nie mogę powiedzieć, być może jeszcze ta publika mnie dopiero znajdzie, bo na Ustoku było szaleństwo. No tak, na tym festiwalu jest, jest ta publiczność, która szaleje, to na pewno przyjeżdża tam też, tam też w takim celu, prawda? Powiedz jeszcze, proszę, bo czas nas goni, niestety. Rozmawia się bardzo miło, ale, ale program już biegnie ku końcowi. Powiedz, jakie są Twoje plany na przyszłość? Gdzie byś się chciała widzieć za pięć lat, na przykład? Uh. <śmiech> <śmiech> pięć lat. A, za pięć lat. Ja myślę, że na pewno będę grać, to jest pewne. Patrzę na najbliższe plany, wydanie nowej płyty. Yy, zadziałamy coś w mediach, ale o tym jeszcze nie mówię. Na pewno coś się będzie działo yy, i to w niedługiej przyszłości. Ja bym chciała koncertować jak najwięcej, spotykać się z publicznością, z, z fanami nowymi, poznawać nowych ludzi, nowe miejsca, podróżować po całym świecie. O, tak bym to widziała. Tego ci właśnie życzę. Dziękuję Ci bardzo, że znalazłaś czas podczas Twojego pobytu w Chicago i odwiedziłaś nasze studia. Zapraszam następnym razem, jak będziesz w Chicago. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Przyjemność bardzo. po mojej stronie. Dziękuję.